Dzień dobry, dziki. Co tam u was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu, a pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie w większości odpowiadać. A my dzisiaj porozmawiamy sobie o PS3, a dokładniej wrócimy do czasów, kiedy to ta konsola była na ustach wszystkich, a jej technologie rozbudzały wyobraźnię ówczesnych graczy. Ale czy była to rewolucyjna konsola? Dzisiaj omówimy sobie to, co kryło się pod połyskującą obudową jednej z najpopularniejszych konsol w historii. Ponadto w dzisiejszych objawionych faktach autentycznych porozmawiamy sobie o trzeciej rewizji PS5, która to powstała w odpowiedzi na niezadowolenie fanów z odchudzenia, chłodzenia konsoli. PS5 więc zyska kilka kilogramów, a gracze znów będą czuć, że obcują z produktem z wyższej półki. O tym, co będzie siedzieć w trzeciej rewizji, porozmawiamy sobie później. A więc zaczynamy, bo będzie się dzisiaj sporo działo. Dawno nie było materiałów o starszych sprzętach, dlatego też postanowiliśmy przypomnieć wam o jakże popularnej konsoli, jaką była niewątpliwie PS3. Zastanawialiśmy się nad tym, czy był to w sumie rewolucyjny sprzęt, czy w tamtym czasie lepiej było kupić do grania peceta, czy siedzieć na konsoli. A nawet padło pytanie, czy dało się w ogóle złożyć komputer o mocy PS3 w ówczesnym czasie. Te wszystkie pytania udało nam się okiełznać i dziś po kolei sobie omówimy te zagadnienia. Na pierwszy front standardowo, jak to mamy w zwyczaju, pójdzie procesor, który tak naprawdę jest jedynym rewolucyjnym podzespołem zawartym w konsoli. Ale dlaczego tak sądzimy, dowiecie się nieco później. Mowa tu oczywiście o procesorze Cell. Cell to projekt, przy tworzeniu którego brały udział takie firmy jak IBM, Toshiba i Sony. Jego największą innowacją była budowa, w skład której wchodziło aż 8 rdzeni obliczeniowych. Pierwszy rdzeń był to 64-bitowy procesor PowerPC, który był bardzo uniwersalny, co doskonale sprawdzało się przy współpracy z kolejnymi 7 wyspecjalizowanymi rdzeniami. W roku 2006 albo 2007 wielowątkowość dopiero raczkowała, a główny rdzeń obliczeniowy procesora PlayStation 3 posiadał chociażby SMT, która pozwalała mu naśladować pracę dwurdzeniowego procesora. Dla porównania konkurencyjna technologia od Intela nazywała się Hyper-Threading, która jest z nami praktycznie po dzień dzisiejszy. Wszystko to w połączeniu z 7 wyspecjalizowanymi rdzeniami sprawiało, że konsola posiadała wybitne, jak na tamte czasy, możliwości obliczeniowe. Jednak, żeby nie było zbyt kolorowo, wymagało to całkowitej zmiany myślenia przy tworzeniu oprogramowania, co znacząco utrudniało pracę programistom, którzy musieli uczyć się programowania na tą konsolę praktycznie na nowo. Tak naprawdę pełne możliwości konsoli PS3 poznaliśmy pod koniec jej żywota, kiedy to już pecety były dużo dalej w tematyce grafiki komputerowej. W poprzednich materiałach z tej serii staraliśmy się odnieść konsolę bezpośrednio do ówczesnych pecetów i je zestawić ze sobą, aby mieć obraz tego, czy dana konsola była rewolucyjna, i tym razem jasno możemy stwierdzić, że konsole po raz kolejny wyprzedzały konsumenckie procesory tamtej epoki. O bezpośrednie porównanie jednak się nie pokusimy, gdyż była to jednostka zupełnie różna od tych, które znajdowały się w komputerach. Kolejnym elementem napędzającym konsolę PS3 był jej układ graficzny, który już wtedy zapoczątkował niejako trend, jaki jest z nami do dzisiaj. Chodzi nam oczywiście o to, że Sony skorzystało praktycznie z gotowego układu NVIDII, który był mniej więcej odpowiednikiem GeForce'a 7900 GTX, który to oczywiście jak na tamte czasy był piekielnie wydajną jednostką. Jednak co okazało się najgorsze dla całego rynku gier komputerowych, to technologie, a dokładnie przestarzałe już w dniu premiery, i tutaj trochę pogdybamy. Jeśli Sony poczekałoby jeszcze jeden rok z wydaniem konsoli i zastosowało układ graficzny podobny do GeForce 8800 GTX, który posiadał już w dużej mierze uniwersalne procesory, to gry w tamtych latach mogłyby wyglądać znacząco lepiej i bezpośrednio przełożyć się na szybszy rozwój, co nawet dziś dałoby nam lepszą grafikę i lepsze zrozumienie nowoczesnych technologii. Układ graficzny PS3 nie był rewolucyjny w wydanej formie. Nie byłby również rewolucyjny, gdyby zastosowano nowszy układ, ponieważ bazujemy na istniejących jednostkach, które mogliśmy odnaleźć w pecetach. Ale tak naprawdę to były szalone czasy i prawdopodobnie projektanci konsoli nie mieli pojęcia, co się wydarzy za parę lat na rynku, więc nie możemy ich za to winić. Bo tak naprawdę równie dobrze moglibyśmy stwierdzić, że jeszcze 2 lata poczekają i w sumie wydaliby spóźniony sprzęt. Ale jak wiadomo, tutaj zawsze najlepiej wiemy my i spekulanci, bo gdybanie zawsze przychodzi nam najłatwiej. Tutaj tylko zastanawia nas stanowisko NVIDII, czy w momencie pertraktacji z Sony nie wiedzieli o tym, że pracują nad nowocześniejszymi technologiami i sami mogli wtedy zasugerować przesunięcie premiery i wyposażenie PS3 w nowocześniejszy układ. To też co prawda gdybanie, ale z drugiej strony ciężko nam uwierzyć, że takie technologie powstają z dnia na dzień. Taka też mała ciekawostka dla was, którą pewnie większość z was kojarzy, ale dla tych co nie wiedzą, to pierwsze rewizje PS3 posiadały w środku dodatkowo bebechy z PS2, a dokładniej Emotion Engine, który umożliwiał odpalenie gier z poprzedniej generacji, a także wspierał konsolę PS3, kiedy tej brakowało mocy. W poprzednich materiałach wspominaliśmy również o pamięci operacyjnej konsol, więc i tutaj warto parę słów powiedzieć, ale w sumie nie za dużo, bo tak naprawdę PS3 to 2 rodzaje pamięci. Operacyjna to 256 MB RAMbus, czyli bardzo szybkich pamięci, które pewno kojarzą entuzjaści high-endowych PC-ów, a VRAM to z kolei 256 MB, ale DDR3. Było to dosyć. PlayStation 3 pod względem standardów było bardzo dopakowane od samego początku, gdzie taki Xbox 360 na premierę nie miał chociażby gniazda HDMI, ale i tak bardzo szanuję. Nie zmienia to faktu, że PS3 miała takowy i posiadała bardzo drogi ówcześnie napęd Blu-ray, kartę Wi-Fi, złącze ethernetowe, dysk twardy, porty USB, interfejs Bluetooth 2.0 i pierwsze rewizje posiadały wejście na karty pamięci. A co najważniejsze, konsola wprowadzała nas w nowy etap multimediów oraz podejścia do gier nastawionego na multi, czy też elektroniczne zakupy gier w sklepie PS Store. Tak naprawdę odpalając swoje aktualne konsole powinniście mieć świadomość, że software i funkcjonalności to rozwinięcie i udoskonalenie tego, co miało PS3. PlayStation 3 to nie była w sumie rewolucyjna konsola, tak naprawdę przełomowy Cell był utrapieniem dla programistów, a układ graficzny do najlepszych nie należał. Co nie zmienia faktu, że konsola w momencie swojej premiery była naprawdę bardzo wydajną bestią, która niestety wymagała okiełznania, a to zajęło sporo czasu. A z drugiej strony cena. Ale tak naprawdę były to inne czasy i nie ma co się oszukiwać, był to sprzęt drogi, a tamten czas charakteryzował się relatywnie niższymi kosztami zakupu topowego peceta, co sprawiało, że gracz miał ogromny dylemat co wybrać. Ale jeżeli w dniu premiery decydowaliśmy się na konsolę, to był to lepszy wybór z perspektywy czasu, jeśli szukaliśmy sprzętu na lata. Ale rynek pecetowy wtedy cieszył się opinią nieprzewidywalnego i wystarczyło kupić komputer rok później niż premiera PlayStation 3 i ten już był lepszym wyborem, jeśli chcieliśmy sprzęt na lata. Upewnijcie się, że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed wami objawione fakty autentyczne i formułka jak z reklamy tabletek. To co teraz usłyszycie absolutnie nie może pozostać w tajemnicy. Jeżeli się wydamy, wszystkiego się wyprzemy, udajemy, że was nie znamy i pijemy drinki w Marrakeszu Podkarpackim. Wam pewno nikt w to nie uwierzy, więc chyba jednak najlepiej będzie jak potraktujecie to jako żart. Wyniki przeprowadzonego w Polsce ostatniego spisu powszechnego jasno wskazują, że gracze w dużej mierze są niezadowoleni z decyzji, jaką podjęło Sony odnośnie odchudzenia układu chłodzenia. Przeciętny Polak oczekuje od zakupionego produktu poczucia, że nie wydał pieniędzy na marne. Dlatego też taką popularnością cieszyły się w naszym kraju konsole PS5. Pierwsza rewizja PS5 jest to kawał sprzętu, który Polacy deklarują, że trzymając w rękach, czują jakość i że jest warta swojej ceny. Dlatego też zostanie w najbliższych dniach wydana trzecia rewizja PS5 CFH Cebulpol 10KG, która wydana zostanie na wybrane rynki Europy. Trafi m.in. do Sandomierza, Krynicy Zdrój czy Przewięzi, a nawet do Wilczyna. Jak widać, Sony dostrzegło swój błąd i nie bawi się w półśrodki i już niebawem będziemy mogli nabyć konsolę z bębnowym układem chłodzenia wyposażonym w zaawansowany system dociążenia, dzięki czemu udało się całkowicie pozbyć radiatorów, nie tracąc absolutnie nic na poczuciu obcowania z produktem wysokiej jakości. Zastanawiacie się pewno, jak tego dokonano. Otóż sprawa wygląda bardzo prosto. Bębnowe chłodzenie działa na zasadzie odśrodkowego rezonansu magnetycznego, które ma za zadanie wirowanie ciepła z wnętrza rdzenia. Powoduje to generowanie dużych drgań i gigantyczny moment odśrodkowy. Aby ustabilizować tak wydajne chłodzenie, zamontowano w konsolach specjalne 10-kilogramowe bębnowe odważniki, aby konsolę utrzymać w ryzach. Pierwsze opinie na temat nowego systemu chłodzenia są bardzo pozytywne i mimo niskiej wydajności testerzy doceniają wyjątkowość konstrukcji oraz jej wagę, która od razu przywodzi to cudowne uczucie, jakie niosą ze sobą produkty z wyższej półki. Aby bęben chłodzenia nie uległ awarii w transporcie, zastosowano specjalne śruby zabezpieczające, które należy zdjąć przed pierwszym uruchomieniem, aby nie uszkodzić konsoli. Niektórzy śmieją się, że przypomina to trochę obsługę pralki, ale Sony dementuje i pyta, czy wasza pralka ma jakieś ekskluzywy? To niestety wszystko na dzisiaj, co dla was przygotowaliśmy. Dajcie znać w komentarzu, jakie jest wasze zdanie w tym temacie. Czy lepiej było kupić na premierę PlayStation 3, czy jednak pecety wybieracie, ponieważ są waszym zdaniem lepszym wyborem niż konsola? Poza tym, jeżeli macie ochotę na więcej materiałów poświęconych konsolom, to na kanale jest sporo filmów o konsolach poprzedniej generacji, sprzętów retro, czy też aktualnej generacji. Jest też na kanale bardzo dużo materiałów poświęconych pecetom, czy też tematyce komputerowej, także myślimy, że warto tutaj trochę więcej czasu spędzić i zachęcamy was do tego. Jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda, panuje tam naprawdę spoko atmosfera i można na luzaku pogadać. Link do kanału macie oczywiście pod filmem. A my co? Widzimy się w kolejnym materiale, to jest najbliższa środa, punktualnie o bliżej nieokreślonej godzinie. Tak więc do widzenia, dziki.